Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w gościnie u pana profesora Jerzego Roberta Nowaka. Witam panie profesorze. Witam gorąco panie rektorze. Panie profesorze, w wielu sytuacjach Polska nie jest podmiotem, a przedmiotem polityki. Polityki żydowskiej, polityki rosyjskiej, polityki niemieckiej, polityki amerykańskiej i innych państw. Tak samo było już ponad 100 lat temu, gdy powstawały próby tak zwanej stworzenia Judeopolonii. I na ten temat chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że te próby są odgrzewane. Ten kotlet sprzed 103 lat jest jak gdyby odgrzewany na nowo. A przy tym zafałszowana jest historia, bo jeszcze na przykład prezydent Andrzej Duda mówił szereg razy o Rzeczpospolitej Przyjaciół, o 1000 lat związków między Polakami a Żydami, to trzeba powiedzieć, że rozumiem, że on jako prawnik nie ma głębszej wiedzy o historii, ale dlaczego nie bierze doradców, choćby takiego profesora Jana Żaryna, senatora zresztą akurat pisowskiej opcji. I teraz ma na miejscu profesora Andrzeja Nowaka, bardzo dobrego historyka. A te 1000 lat przyjaźni wracy z Żydami to raczej jest groteska, bo przypomnę, że ta przyjaźń czy współdziałanie zaczęło się od handlu niewolnikami chrześcijańskimi przez żydowskich kupców, którzy kastrowali tych niewolników i sprzedawali potem do Maurów, do Hiszpanii. Później był między innymi, były setki lat ucisku chłopów polskich przez Żydów, karczmarzy i o tym jest tyle świadectw niesamowitych, więc to raczej było współżycie typu konia z woźnicą i z batem. Na dodatek były i takie rzeczy za mało znane, przy okazji może dam cykl o historii polsko-żydowskiej, zrywanie sejmów przez przekupionych posłów, przekupionych przez Żydów, wtedy, gdy mogło dojść do niewygodnego dla Żydów działania, podwyższenia pogłównego, które było bardzo niskie jako podatek, a poza tym Żydzi jeszcze ogromnie pomniejszali liczebność swoją. No i potem sprawa współdziałania z zaborcami wielkiej części. Był jeden wyjątek, paruletni, piękny, rzeczywiste współdziałanie polsko-żydowskie przed powstaniem styczniowym, przez parę lat. Ale już po powstaniu większość Żydów się wycofała, bo po co być razem z Polakami bitymi, a na przykład Murawiew Wieszatyl popierał Żydów przeciw Polakom przy pacyfikacji powstania tam na Wileńszczyźnie. Widzę nazwisko pana Pogonowskiego i wielkie dzieło. Tak, zaraz będzie. Tylko sprawa jest bardzo ważna, bo pomysł Judeopolonii, zresztą wysuwany parokrotnie, ale najgroźniejszy w pierwszym roku wojny światowej, wysuwany przez bardzo znanych Żydów, przy tym przez Bubera, słynnego teologa żydowskiego, naczelnego redaktora pisma Der Jude Żyd, był bardzo groźny dla Polski, bo przewidywał wykrojenie z terenów polskich państwa buforowego jako protektorat niemiecki, ale zdominowany przez Żydów. Było to strasznie groźne, a jest przemilczana sprawa albo zafałszowana. Przypomnę, dość spojrzeć na Wikipedię, hasło Wikipedii. Wikipedia zawiera bardzo wiele fałszów, na przykład o mnie to jest kilkadziesiąt fałszywych stwierdzeń, przykładowo, nie wiem kiedy się zabiorę za to i w jaki sposób, bo to aż wręcz procesowe jest to co robią, zasługuje na proces, ale na przykład jeśli chodzi o hasło Judeopolonię, absolutnie nic nie ma na temat tego, co to oznaczało rzeczywiście, to wykrojenie wielkiego państewka buforowego pod protektorem od Rygi do Odessy. Tak, tak. I tu jest świetna mapa na ten temat w książce profesora Pogonowskiego. Tak.
I wie pan, pokażę kształt tej mapy, tej, gdzie to państewko. Od Rygi przez Wilno, Pińsk do Odessy. Warszawa też jest. Z terytorium w zasadzie centralnej Polski, Lublin, Warszawa. Tak. Czyli tak. Olbrzymie państwo żydowskie jako bufor pomiędzy Niemcami a Rosją. I teraz, co jest w tym wszystkim najbardziej groteskowe, że w tym tekście w Wikipedii podają, że hasło, stwierdzenie Judeo-Polonia jako określenie takiej federacji, co to była za federacja, to pierwszy wprowadził Jerzy Robert Nowak w 2000 roku, a potem Trześniak w 2001. Ja powiem, że są to durnie, którzy coś takiego opracowali, bo chociażby ta książka profesora Pogonowskiego z 1993 roku mówi o Ideopolonii, ale dużo wcześniej mówiono o tym, potępiając na zjeździe sami Żydów, Żydzi potępiali. Tak, Żydów wyznania Polaków wyznania mojżeszowego. W 1919 roku był zjazd Żydów asymilatorów, znaczy patriotów polskich, choć wyznających mojżeszową. Inżynier Sterling tam bardzo ostro to napiętnował. Piętnował też lewicowiec Marchlewski, też w tamtych latach komunista. Poza tym tak słynny naukowiec jak profesor Znaniecki w książce Upadek cywilizacji Zachodu w 1921, więc nie 2000 roku, przypisują profesor Koneczny, no słynny historiowzof. Żydzi 80 lat wcześniej potępili co? To co rzekomo pan profesor wymyślił pod koniec XX wieku. No i wspaniali uczeni polscy, jak profesor Znaniecki, jak profesor Koneczny w dwóch książkach, Logo i etos i cywilizacja żydowska. Także no, są to potem nawet więzi katolickiej w 1986 pisał szeroko o tym Piotr Wróbel. No jak można być takimi ignorantami? No i oczywiście przemilczano, o co chodzi. A jeszcze, co było lepiej, dwie redaktorki Gazety Wyborczej, Bikont i Kruczkowska z Czerwonych Dynastii, opisywałam je dokładnie, to napisały, atakując tekst Andrzeja Leszka Szczesiaka, że to żadnej Judeopolii nie było, że to jest wymyślone. No, bezczelność niebywała. Ja zresztą wtedy już zareagowałam na ich kłamstwa. Szcześniak już pisał po mnie tam w 2001 roku, ale w międzyczasie były moje teksty w Słowie, Dzienniku Katolickim w 1995 roku, Haniebna Karta w naszej Polsce w 1998, w tej Encyklopedii Białych Plam, tu jest to, piszę między innymi, i w książce Spory o historię i współczesność, cały większy esej. To jest z którego roku książka? To jest, o ile pamiętam, 2000. Równo z 2000 roku to książka akurat. Pana profesora Jerzego Roberta Nowaka. I także, i teraz, dlaczego jest tak ważne przypomnienie tej sprawy? Bo był to haniebny zamach na Polskę, ta próba. Próba zniszczenia nas jako narodu, bo co zrobili właśnie ci Żydzi z otoczenia Bubera? Komitet Wyzwolenia się nazywało po niemiecku, komitet był to, cytuję już polską nazwę, Komitet Wyzwolenia Żydów Rosyjskich. Otóż z tych terenów, które armia niemiecka zabierze, już wspominał pan te miasta, od Rosji, zarówno na terenach dzisiejszej Polski, jak i wcześniejszej, dalej miało powstać państwo liczące około 30 milionów osób, w tym 6 milionów Żydów, 1,5 miliona Niemców, 8 milionów Polaków, ale do tego z 5 milionów Ukraińców, 4 miliony Białorusinów, po kilka milionów Bałtów. I o to chodziło, żeby tamte narody przeciwstawiać Polakom i rozgrywać, a warstwa rządząca, wiadomo z jakiego narodu. Bo obowiązującym językiem miał być niemiecki. No 1,5 miliona Niemców, ale 6 milionów Żydów, gdzie był ten jargon jidysz, taki potworny, potwornie spreparowany niemiecki przez stulecia.
No i mieli mieć oni by dominowali w administracji, w kulturze, no i jeszcze akcentowali w liście do sztabu generalnego, że w ten sposób załatwi się Polaków raz na zawsze, że padnie wszelka groźba irredenty polskiej w Poznańskiem. No było, mogło to być bardzo groźne, przywalenie nas kamieniem grobowym na zawsze, gdyby Niemcy to przyjęli. Dlaczego to się wtedy nie udało? No właśnie, o tym Szczesiek nie pisze w tej swojej książeczce, bo ona jest jednak powierzchowna, choć dobrze, że wyszła i przynajmniej popularyzowała. A ja na ten temat znalazłem bardzo ciekawy materiał. Właściwie Niemcy zrezygnowali głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, opór bardzo słynnego generała niemieckiego Ludendorffa, który cenił bardzo siłę bojową Polaków. I bał się, że gdyby coś takiego zrealizowano, to Polacy przejdą gromadnie na stronę Antanty. A Żydzi wtedy nie reprezentowali żadnej siły bojowej. To nie część Izraela, bo tam oczywiście teraz to są bardzo bojowi, a wtedy raczej bojący się. Bejtarowcy. Tak. Potem a druga rzecz, która też wpłynęła, w sztabie generalnym niemieckim był Polak, oficer z arystokratycznej rodziny, Huttenczapski. I on robił wszystko dla obalenia tego planu. Tu nawet mam takie przypomnienie go w Głosie Polskim, po angielsku akurat emigracyjnym, to znaczy z Kanady, o tej roli Huttenczapskiego. No i to się nie powiodło, ale jeszcze wiele lat potem, że Niemcy zrezygnowali, otóż mam tu sobie w Bibliotece Narodowej znalazłem książkę niemieckiego historyka Egmont Zechlin, pisze się przez Z pierwsze, Die Deutsche Politik und die Juden im Ersten Weltkrieg. Niemiecka polityka i Żydzi w I wojnie światowej, wydana w 1969 roku, gdzie on przedstawia tą koncepcję i ogromnie ubolewa, że tego nie zrealizowano, że mieliby załatwiony problem z Polską. No więc była to ogromnie niebezpieczna koncepcja. Tu właśnie profesor Pogonowski, wspaniały patriota, na próżno prawie rok temu występowałem o odznaczenie go, jeszcze póki żył, bo zmarł w wieku 95 lat. No właśnie, podstawowa, wielka książka Żydzi w Polsce. Tak. Po pierwsze, brak polskiego wydania. Tak. Po drugie, dwa wydania, a może w ostatnim czasie wreszcie się wzięli za to. Po drugie, przez wiele lat nie było i żadnego odznaczenia. Zapomniany przez polskie władze profesor. Tak. Także i przez prezydenta Dudę, który daje Weissowi, a takiemu jak. A opominałem się do otoczenia Dudy, przysyłałem dosyć i dobra. Więc książka, co najciekawsze, on bardzo zaraz krytycznie pisze o tym zachowaniu Żydów i mówi, że te nowe buforowe państwo miało być zdominowane przez 6 milionów mieszkańców żydowskich. Żydzi byliby najbardziej liczącymi się, ponieważ ze względu na ich położenie, kontrolę handlu i wysoki stopień wykształcenia, znaczy niewielki analfabetyzm i tak dalej, to miała być swojego rodzaju monarchia lubelska, bo Lublin miał być stolicą. I tu major, i on też podkreśla, major Bogdan Huchten-Czapski z Poznania, że zrobił tu wiele dla zablokowania. I co jest, jeśli ktoś by podważał wiarygodność tej książki, to ja przypomnę, że wstęp do niej napisał Richard Pipes, doradca, słynny politolog żydowski, doradca prezydenta Reagana, profesor, był dyrektor spraw wschodnioeuropejskich i sowieckich w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa w latach 1981-82. Czyli prominentna osoba napisała. I ze strony środowisk żydowskich. Jeśli on zaakceptował, pisał wstęp bardzo dobry do tej książki, no to oznacza potwierdzenie dla tego, co pisał Pogonowski.
Potem ja żałowałem dlatego, dobrze, że ukazała się ta książka Szcześniaka, ale on niestety pominął cały szereg rzeczy, a więc może pominął Pogorzelskiego. Tu jest też mapka widoczna. Ale jest mapka, tak. On pominął niestety, trochę zbyt powierzchowna była, pominął Pogorzelskiego, pominął w tekście cytaty takie z profesora Znanieckiego, a to przecież ogromnie ważne. I akurat nie dał tych najważniejszych rzeczy z profesora Konecznego, już nie mówiąc o tym niemieckim autorze Zechlinie. I tu można tylko żałować, bo na pewno potrzebne jest, żeby ktoś inny jeszcze podjął te sprawy. No ja nie wiem, czy już będę miał czas w życiu, bo tyle jest książek na mnie czeka, ale zachęcam młodych historyków, bo tym bardziej, że to się przemilcza i fałszuje, a całą sprawę, a była ona ogromnie ważna jako wyraz takiej złej woli tych niektórych środowisk żydowskich wobec Polski. Dodajmy, że to równocześnie szło z kampanią antypolską ze strony Żydów niemieckich, części, znów nie uogólniajmy, francuskich, amerykańskich i tak dalej. Dlaczego? Otóż najczęściej Żydzi, to można u nich docenić, są dużo bardziej przewidujący niż my. Że my, mówię tak prosto, Polacy za mało myślą o różnych perspektywach rozwoju. A Żydzi, niektórzy Żydzi już przewidywali w 1914 roku, że wojna światowa może się zakończyć powstaniem Polski. I obawiali się, że to będzie Polska zdominowana przez katolików w rodzaju państwo wyznaniowe i chcieli temu zapobiec. I dlatego w różnych pismach, dziennikach niemieckich i zachodnich w sposób skoordynowany pojawiła się fala ataków na Polaków, że to antysemici, że wydają kozakom na rzeź Żydów, że urządzają pogromy. Dobijają rannych Żydów w szpitalach. No przecież, ale i tu jest znów znamienne, że jednak pojawiło się szereg autorów żydowskich, na przykład w Stanach, Bankier, skądinąd Feldstein, we Francji, Szwajcarii i najlepszy Benjamin Segal, który w 1915 roku wydał już taką książkę na temat tej kampanii żydowskiej, atakując ją, piętnując, ponad 300 stronicowo, znów żałuję, że tylko ja o nim pisałem, w ogóle zasługiwałby na przypomnienie. Otóż on ostrzegał swoich żydowskich rodaków z Niemiec i z Polski. Nie podejmujcie żadnych takich działań oszczerczych przeciw Polsce, bo będziecie musieli żyć z Polakami i będzie tam wam to zapamiętane. Odbije się na stosunku do Żydów. Także ja ciągle się upominam, to byli nieliczni, jasne, to była mniejsza, ale on napisał kilkusetstronicową książkę, która miała dwa wydania w Niemczech. Wtedy w 1915 i 1916 roku. Panie profesorze, a jak pan odnosi się do tych osób, które uważają, że są w niektórych środowiskach żydowskich oraz wspierających ich w środowiskach, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, próby powrotu do tego projektu i że na przykład destabilizacja Ukrainy, a być może i próby Majdanu w Polsce, destabilizacji Polski, mają iść w kierunku tym, żeby właśnie na terytoriach głównie w tej chwili polsko-ukraińskich stworzyć coś, o czym się już mówiło w 1914 roku. Tak, to jest, mówiąc nawiasem, niebezpieczne. Notabene na Ukrainie przecież właściwie włada Ukrainą w dużej części spora grupa polityków pochodzenia żydowskiego. Począwszy od prezydenta Poroszenki, byłego premiera Jaceniuka, obecnego premiera, przewodniczącego grup poselskich i wielka część oligarchów. Przeważająca część, Igor Kołbejczyk, zresztą oligarchą, królem czekolady jest sam Poroszenko. I notabene dlatego w dziwny sposób Żydzi na Ukrainie i w Stanach
przemilczają sprawy zbrodni ukraińskich na Żydach. Wielkich, bo już pod koniec czerwca 1941, od razu po napaści niemieckiej na Sowiety, zrobiono wielki pogrom we Lwowie i później. A dziwnie o tym się milczy. Co więcej, to niedawno widziałem w Wyborczej wywiad z takim Żydem, który sam przyznawał, że go nazwano Żydem banderowcem, absolutnie wybielającym te różne takie nacjonalistyczne, ukraińskie działania. Czyli coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy. Tylko dlaczego jest to groźne? Otóż wtedy, w czasie I wojny światowej, Polska, mimo że nie była na mapie, ale była faktycznie w lepszym stanie, jeśli chodzi o patriotyzm, o poczucia narodowe. Dlaczego? No, napracowali się nad tym Sienkiewicz, Orzeszkowa, Rejmont i inni. A potem, jak pamiętamy, wyrżnięto przeważającą część inteligencji patriotycznej polskiej. Wyrżnęli Niemcy, wyrżnęli Sowieci, potem stalinizm, potem emigracja tych 800 tysięcy za Jaruzelszczyzny. Ja widzę, jaka to jest strata dla Polski w porównaniu z Węgrami, gdzie też uderzano w inteligencję patriotyczną, ale to były straty jak 1 do 10 w porównaniu z Polską. I zbyt wielka część elit, ciągle tych łże-elit raczej, czy lumpen-elit, jak to pisała słynna socjolog, niestety już zmarła, Anna Pawelczyńska, to pochodziła z tych przybyszów ze Związku Sowieckiego, którzy wstąpili na miejsce tradycyjnej polskiej inteligencji. No i mamy koszty ich działań w Gazecie Wyborczej, w TVN24 tych ich przedstawicieli, czy w polityce, etc. I dlatego ten atak jest groźny. Bo na przykład na Węgrzech to takiego grosa by natychmiast przepędzono. To nie jest temat, ale chętnie przy okazji opowiem, jak tam walka z czymś, co w następnym odcinku antypolonizmu. I tam Żydzi węgierscy też reagowali bardzo ostro przeciwko takim wybrykom antywęgierskim, bo wiedzieli, że to może skierować przeciwko nim przeważającą część Węgrów, się tego boją. A Żydzi węgierscy zachowują się zupełnie inaczej niż Michnik, warszawski, Geremek. Także dlatego, że tamte tradycje patriotyczne przetrwały. I dlatego tym ważniejsze jest przypominanie tej przeszłości i ostrzeganie, bo widzę zakusy w tym kierunku. To, co kiedyś znów niestety zmarły, wspaniały ekonomista, moim zdaniem najlepszy ekonomista Polski, narodowiec zresztą starszego pokolenia, profesor Stefan Kurowski pisał, że część Żydów w Polsce zabiega o stworzenie z Polski zastępczej ojczyzny, że znów oni przygotowują się prewencyjnie na przyszłość. Znaczy obawiają się, że przy tej zresztą fatalnej polityce izraelskiej, skłócania z krajami arabskimi, ucisku Palestyńczyków, to może dojść w końcu do takiego zamieszania na Bliskim Wschodzie. Że będą uciekać. Że będą uciekać, bo te państwa, bo ta przewaga liczebna będzie taka. I tu wytypowali dwa kraje jako zastępcze ojczyzny. Polska i Węgry. Węgry im się już wyrwały i tu największa wściekłość Sorosza, bo Orban tak obudził dumę narodową Węgry, podniesie się z kolan, a u nas niestety tego nie ma. I to widzimy też w niektórych działaniach, takich ciągłe powtarzanie fałszów o Jedwabnem, powtarzanie fałszów o Kielcach, 46 rok, a chodzi o biczowanie Polaków, o zachwianie naszej świadomości i cieszę się, że właśnie młode pokolenia już te wszystkie mity odrzucają. Oby to zrozumiał też nasz prezydent, który widzę ma fatalnych doradców, a sam też jest źle uświadamiany, być może przez teścia. Oby się tak stało, panie profesorze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do lajkowania. I no właśnie myślę, że w znacznej mierze młodzi ludzie oglądają te rozmowy z panem profesorem, więc ta wiedza powierzchowna, skrótowa, w pigułce trafia, myślę, że tam, gdzie najbardziej powinna trafić. No bardzo w pigułce. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.